w szatni na odprawie przedmeczowej, czyli około 400 minut przed meczem. Skład był taki jak zawsze, tak jak zawsze gramy z Uroszem. Zaczęliśmy rozgrzewkę. No i po jakichś 5 czy 10 minutach rozgrzewki i nagle chłopaki krzyczą, że nie ma Urosza i że będę musiał zagrać. Nie wiem jaki był powód tego. No ale musiałem szybko pozbierać się w takim razie i przygotować szybko podczas tej rozgrzewki i zagrać. Tak myślę, że nieźle wyglądało to w ataku i też dosyć dobrze w przyjęciu, także myślę, że nie przeszkadzałem bardzo chłopakom, a raczej pomagałem. Z tego jestem zadowolony, bo niewiele tego czasu na boisku mam, więc każde jakieś tam wejście, każdy tam set czy punkt jest zawsze fajnie spędzić na tym boisku. Zapadło mi to w pamięć, że to ustawienie z Dero na zagrywce sprawiało nam na więcej problemów i w tym ustawieniu traciliśmy co najmniej dwie takie dłuższe serie mieliśmy w tym meczu straconych punktów, których Resowia odjeżdżała nam na bezpieczną przewagę i no już raczej dotrzymywała do końca seta tą przewagę. No staraliśmy się podganiać. Przegrywaliśmy tam do tych 23 dwa razy, więc było blisko. No ale tak to niestety wyglądało, że te kluczowe momenty rozstrzygające się w tym meczu, no to właśnie było to przyjęcie Samadero. Szczerze mówiąc, miałem nadzieję, że zapunktujemy w tym meczu i już z chłodną głową podejdziemy do bezpieczną przewagą w tabeli podejdziemy do tego ostatniego spotkania. Tak się nie stało. Czy to dobrze? No myślę, że po części tak, no bo jednak musimy się przygotować do tych play-offów. Musimy zagrać na maksa, musimy zapunktować, więc musimy się dobrze przygotować. A zaraz po tym meczu już startują najważniejsze mecze sezonu. Więc dobrze też nie robić sobie jakichś tam przerw za długich od meczu i tracić jakiegoś rytmu meczowego. Także no myślę, że niedobrze, że przegraliśmy, ale dobrze, że mam jeszcze o co walczyć z drugiej strony.